Co było dla pana ważniejsze, rodzina czy polityka? Jak byłem w polityce, polityka, niestety. Gdyby został pan dziś prezydentem, jaka byłaby pierwsza decyzja? Dogadywać się z Unią Europejską. Wejść do centrum Unii z powrotem. Czy chciałby pan wrócić do polityki? Nie. Gazeta.pl przedstawia Kwaśniewski Story. Podcast Rzeka z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Odcinek 5. Co dalej, panie Kwaśniewski, co dalej? Rozmawia Grzegorz Sroczyński. Zapraszam. Kończy pan prezydenturę w grudniu 2005 roku. Miał pan wtedy jakiś pomysł na życie po życiu? No, się urodził tak trochę spontanicznie, bo kiedy w styczniu 2005 byłem na forum ekonomicznym w Davos, podszedł do mnie po jakiejś panelu, w którym brałem udział, rektor Georgetown University w Waszyngtonie, DeJoya, i zapytał, czy nie byłbym zainteresowany wykładaniem na Georgetown. Trochę się, znaczy ucieszyłem, że ktoś pomyślał o mojej przyszłości, bo była to pierwsza osoba, która zgłosiła się z jakimś planem. Z drugiej strony, mówię, jeszcze mam rok prezydentury, jeżeli pan powtórzy tę ofertę, kiedy już będę kończył, to potraktuję ją z najwyższą powagą. No i tak się stało. I od 2006 roku przez kolejnych 5 lat takich sesjach dwutygodniowych, 4 razy do roku, tak, spędziłem w sumie każdego roku około 11-12 tygodni w Waszyngtonie. Byłem tam visiting professor w Centrum Studiów Europy Środkowej i Azji Centralnej. Moją szefową była pani profesor Angela Stent, znakomita specjalistka od spraw Rosji, od Putina. No i to okazało się rzeczywiście pomysłem, ponieważ inne pomysły się nie pojawiły. Żadne? No w gruncie rzeczy żadne. No, wie pan, słabość... Nie miał pan planu swojego? Chcę robić to, to i to? No nie, takiego planu nie miałem. Znaczy wiedziałem, że muszę od tej polityki trochę odejść i odpocząć. I w gruncie rzeczy uznawałem, że ten okres prezydencki zamyka właściwie taką moją aktywność polityczną. Byłem spełniony, byłem 2 kadencje, więcej nie mogę być. Osiągnąłem to, co chciałem. Polska była w dobrym stanie. No, ale ktoś taki jak pan, jeszcze młody po tej prezydenturze. No ale też trochę bym powiedział wyczerpany, no bo jednak te 10 lat swoje czyni. A dwa, też to otoczenie polityczne istotnie się zmieniło. To znaczy, wie pan, to jest w ogóle problem z tymi prezydentami, bo to jest wejście na najwyższą górę. No i później, no co, no zostać zwyczajnym posłem, jednym z 460, z całym szacunkiem dla Sejmu, no to jakoś nie za bardzo. Zostać senatorem w tej Izbie Refleksji, jednym ze 100, też nie. Wrócić do działalności partyjnej, raz, że nie za bardzo się chce, a dwa, że okazuje się, że jest zazwyczaj za późno, bo te partie już się zorganizowały. Już tam są nowi liderzy, są nowe ambicje i powrót takiego patriarchy nie za bardzo jest im na rękę, więc wtedy struktury międzynarodowe zamknęły mi się, bo może o tym warto porozmawiać. Ja miałem bardzo poważną propozycję właśnie jeszcze w roku 2004, która płynęła ze strony Stanów Zjednoczonych. Przedstawił mi ją ówczesny ambasador USA w ONZ-cie John Bolton, później znany współpracownik Trumpa. Czy nie byłbym, nie chciałbym zostać sekretarzem generalnym ONZ-u. No, to była wielka propozycja. Powiedziałem, że oczywiście jestem zainteresowany, tylko nie wiem, czy to jest w ogóle realne. No i okazało się rzeczywiście, że nie jest realne, bo po moim zaangażowaniu w pomarańczową rewolucję w 2004 roku, no to oczywiście veto, było jasne, veto, że Rosja na to nie pozwoli. Zresztą pamiętam ten moment, w którym otrzymał taką ostatnią ofertę, akurat do odrzucenia, jak się okazało. Mianowicie jedna z pierwszych przerw w tych obradach Okrągłego Stołu. Wtedy Rosję reprezentował między innymi Czernomyrdin. Wiktor Czernomyrdin. Okrągłego Stołu na Ukrainie, na Ukrainie, tak, 2004. Tak, Ukrainie, tak. Mhm. I Czernomyrdin, który był wtedy ambasadorem rosyjskim w Kijowie, podszedł do mnie, pamiętam, siedzę na parapecie, myśmy się dobrze znali, no i słuchaj, Aleksander, tak dobrze prowadzisz te obrady, że widać, że masz talent do takiej dyplomacji, do negocjacji. Ty nie chciałbyś zostać sekretarzem generalnym ONZ-u? A ja już wiedziałem, o co chodzi, Wiktor, rozumiem cię, ale ja muszę skończyć to, co tu zaczęliśmy. Jeżeli skończymy i wy dalej będziecie podtrzymywać, czy ty będziesz podtrzymywać tą sugestię, to możemy gadać. No i oczywiście nie podtrzymali już nigdy, więc... A o co chodziło? Jakąś... Czernomyrdinowi. No myślę, że to była ostatnia oferta. Daj sobie spokój z Ukrainą, a będziesz w ONZ-cie, no, dokładnie, tak? Dokładnie, że my ci proponujemy. Możesz być sekretarzem, bo oni na pewno byli
sądowani tam przez innych. Możesz jeśli być... bardziej będziesz po naszej stronie w tych negocjacjach. Nie dam bardziej. Jeżeli będziesz po naszej stronie, czyli krótko mówiąc, zakończymy te obrady stwierdzeniem, że wybory były okej, nawet jeżeli były drobne niewłaściwości, no to nie zaważyły na wyniku wyborczym i tyle. Janukowicz zostaje legalnym prezydentem i Kwaśniewski temu daje twarz. No tak, no ale jak mówię, ja się na to nie zgodziłem. Powiedziałem tu, musimy zakończyć tą sprawę tak jak trzeba. No i to był właściwie ostatni moment myślenia o jakiejkolwiek strukturze międzynarodowej, no bo w Unii Europejskiej byliśmy bardzo jeszcze świeży, zaledwie rok członkostwa, więc za prędko na jakieś polskie nominacje. A znowu w NATO niczego tam na stole nie było, w tym okresie nic się nie szykowało. Także Georgetown University to było to miejsce, które okazało się jedyną taką solidną propozycją postprezydencką. Finansowo solidną też? To niezło. Znaczy, to nie była żadna wielka rewelacja, ale no, to było coś, a przede wszystkim było bardzo to dobrze zorganizowane, bo latałem na ich koszt, miałem hotel na ich koszt, więc to nie pociągało za sobą. Z czego pan prowadził zajęcia? Dwa rodzaje. No, z problemów regionu i dwa z leadershipu, z przywództwa. I te z przywództwa okazało się, że bardzo interesują moich amerykańskich studentów. Kiedy mi pokazano listę tych, którzy się zgłosili, byłem zaskoczony, że tak wielu. Kiedy zacząłem, spotkałem się z nim pierwszy raz, mówię, słuchajcie, powiedzcie mi, co was tak interesuje, dlaczego tak... A nas interesuje to, jak zostać prezydentem w wieku 41 lat. Więc ja usiłowałem ich ostudzić, mówię, słuchajcie, nawet jak się ma 41, to później się skończy, w Polsce później, bo u nas kadencja 5 lat, u was tylko 4 lata, więc 8 lat. No to, to już jest też w młodym wieku i właściwie trzeba zaczynać nowe życie. Ale oni tym byli w ogóle nie zainteresowani. Nie, to nieważne. Ważne, jak wygrać, mając 41 lat, a Georgetown to jest specjalna uczelnia, przez którą przeszły takie postaci, jak Bill Clinton choćby, właśnie cała ogromna część tej politycznej elity, bo kto tam idzie, no od razu jakoś szuka sobie miejsca, czy to w strukturach Departamentu Stanu, czy właśnie Kongresu, czy Białego Domu, no to jest taka kuźnia kadr politycznych, a co bardzo ciekawe, jezuicka. W ogóle utworzona przez jezuitów, więc wie pan, sama propozycja, że jezuicka uczelnia zwraca się do mnie z propozycją, żebym tam pracował, jest ciekawa. Tym bardziej, że żadna państwowa uczelnia z Polski się nie zwróciła, bo to jest w ogóle problem z byłymi politykami w Polsce. Ich się nie wykorzystuje. Po co ma mieć rektor problem? Jeszcze jakiegoś polityka, coś, ktoś no, powie, że ciekawe. To... No nie, zostawmy polskie nie, ale wiem, stosunki. To chcę powiedzieć, że to było głośno powiedział. Ja uważam, że to jest niewykorzystywanie wyjątkowego doświadczenia, bo bycie prezydentem, wie pan, nas jest byłych prezydentów trzech. Ja się śmieję, że reprezentujemy najmniejszą grupę zawodową. I to jest bardzo unikalne doświadczenie, więc posłuchać kogoś takiego od czasu do czasu, na przykład na politologii, czy właśnie w ramach zajęć o przywództwie i tak dalej, nikomu nie zaszkodziło. A co pan tym studentom, to bardzo ciekawe, zajęcia z przywództwa, tak jak pan powiedział? Z Leadership, tak. Czy potrafiłby pan w minutę opowiedzieć mi core tego, co Aleksander Kwaśniewski, jak go pytają o to, jak się zostaje prezydentem w wieku 41 lat, co odpowiada? Pan oczywiście oczekuje odpowiedzi w jednym zdaniu, tego się nie da, no, ale to jest pokazanie, jakimi kompetencjami trzeba dysponować, w jaki sobie sposób organizować wsparcie eksperckie, budować sztaby ludzi pomagających, jak się prowadzi kampanię wyborczą, na co zwracać uwagę, jak odpoczywać, jak się relaksować, jaki rodzaj książek czytać, które dają więcej pożytku, a które są tylko dla rozrywki. No to jest mnóstwo rzeczy. Ja, zresztą bardzo była ciekawa interakcja, bo zadawane pytania często pokazywały właśnie ich sposób myślenia, ich poszukiwania, jak oni to sobie wyobrażają. Niektórzy bardzo to wyobrażali sobie technicznie. To znaczy w ogóle polityka to jest przede wszystkim technologia polityczna i w gruncie rzeczy manipulacja. Na przykład mówienie o niezbędnych kompetencjach dla niektórych było wręcz odkrywcze. Bo się mówi, że nie wystarczy skończyć prawo, bo jeżeli chcesz być politykiem, to musisz jednak rozumieć co nieco z ekonomii, z socjologii. Dobrze jest znać języki obce, co dla nich było w ogóle szokiem. Mam angielskojęzyczna
angielskojęzyczni jakby uważają, że już językiem obcym, swoim obcym mówią, ale część, powiem panu szczerze, tak przejęła się moimi uwagami, że taka pani profesor Sadowska prowadziła lektorat z języka rosyjskiego, jak sama mówiła, w wyniku moich sugestii kilka osób zapisało się do niej na język rosyjski. Jeżeli skończyli to, to dzisiaj mogą być bardzo przydatnymi analitykami, na przykład w Departamencie Stanu. Powiem panu historię, relaks, jak szukać właśnie tego odprężenia psychicznego, więc mówimy o różnych sportach, zwracając uwagę, że sporty zajmujące głowę są lepsze od tych, które są czysto takie fizyczne, pływanie, bieganie, jogging. Tenis jest świetny, no bo musisz zwracać uwagę na przeciwnika, na piłkę i na tą półtorej, dwie godziny wyłączać się. Bo pan powiedział, że w czasie pływania to te myśli w głowie no się... No tak, szczególnie jak to pan pływa w nie po morzu, tylko po w basenie, czyli ściana, 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 ściana. I w pewnym momencie jakby trzeba sobie narzucić myślenie o czymś, bo można z nudów utonąć. I wtedy się cały czas siedzi w polityce, po joggingu, w kłopotach. Oczywiście, cały ten film wraca. Ten jogging to samo, jak się uspokoi oddech, to znowu ten film, co zrobiłem, co trzeba zrobić, z kim gadać, z kim nie gadać, o czym, to się zaczyna. W tenisie pan tego nie może zrobić. Na nartach pan tego nie może zrobić, bo moment dekoncentracji jest bardzo, że tak powiem, widoczny. No albo przegrywasz piłkę, albo leżysz na śniegu, ale pytanie, na jak sportu nie można uprawiać. Wtedy mówiłem coś, co zupełnie zaskakiwało. Mówię, słuchajcie, to gotujcie. Jak gotować? Cooking. No gotować. Ale jak? No jak nie umiecie, to się nauczyć. A dlaczego to jest takie dobre? Bo jeżeli zaprosicie gości i przygotujecie im coś, to przez te dwie godziny przygotowań musicie być skoncentrowani. Co dajecie, w jakiej kolejności, w jakiej temperaturze gotujecie i w końcu dajecie to na stół i to ma dwa efekty. Pierwszy, zrobiliście coś konkretnego, co w policji rzadko się zdarza. Czyli macie efekt na stole. A dwa, jeżeli jeszcze macie dobrych przyjaciół, to was pochwalą. Czy jeszcze otrzymujecie tę satysfakcję, że no, starał się chłopina i coś dobrze wyszło. Więc tam było bardzo wiele. To był, wie pan, no, kurs, który trwał no, przez cały rok, przez te moje sesje. Więc takich tematów poruszaliśmy tam bardzo, bardzo wiele, ale ja myślę, że z ich punktu widzenia tą wartością było, że mówi im to człowiek, który to przeszedł, który to osiągnął, czyli no, nie jest teoretykiem, tylko jest takim mocnym praktykiem tego, o czym to mówię. Było ciekawe, nudne po prezydenturze. To była taka odpoczynek dla pana synekura te lata w tym George. Powiem panu, to było na początku to było momentami irytujące, bo przychodzą studenci, zadają pytania. Te pytania są takie no, dość podstawowe. Nawet był taki odruch rany boskiej, o czym oni myślą. Ale później się okazało, że w tych pytaniach jest coś, co zacząłem sobie niezwykle cenić, czyli świeżość. Świeżo spojrzenia. Że pan musi się zastanowić nad podstawowymi rzeczami. To nie jest takie proste pytanie, nie jest takie głupie pytanie, że to zmusza i do myślenia, i do pokazania całego procesu dochodzenia do takiej, a nie innej decyzji. Więc powiedziałbym, że ten okres był dla mnie, no po pierwsze dobry, bo zagwarantował mi takie bezpieczeństwo życiowe. Był bardzo odświeżający, no był interesujący, bo Waszyngton jest interesującym miastem, więc miałem okazję nawiązać bliższe relacje ze Zbigniewem Brzezińskim, z wieloma profesorami, którzy zajmowali się różnymi dziedzinami polityki. Jedliśmy obiady, kolacje. Zresztą Waszyngton to jest szalone miasto, bo tam się nie je normalnego obiadu czy kolacji, tam wszystko jest working. It's working breakfast, working lunch, working dinner i momentami już jak takie miałem dwa working przed sobą, jeszcze ten working dinner na końcu, a moi ludzie kochani, to nie może być tak, że wy macie breakfast, lunch i dinner, a ja mam tylko working, czyli ja cały czas muszę gadać, odpowiadać na pytania i tak dalej. Ale to było wszystko bardzo, jak mówię, ciekawy, to był ciekawy okres, to był okres końca Busha, początku Obamy. Widziałem z bliska, jak zmieniają się poglądy studentów na wybory. Znaczy w ogóle uczelnie amerykańskie są bardziej demokratyczne niż republikańskie. Ale na przykład jak się zaczęła kampania Clinton wewnątrz partii demokratycznej, Clinton-Obama, to zdecydowaną przewagę miała Hillary. A później widziałem, jak krok po kroku Obama, zresztą genialny orator, zdobywa tę przewagę. Później byłem, z żoną byliśmy razem tego dnia, kiedy wybory się odbyły, kiedy ogłoszono pierwsze wyniki i widziałem tą Amerykę, no tą kolorową Amerykę szczęśliwą, że dokonała się historyczna rzecz, ale też widziałem łzy w oczach białych i później jak gadałem z nimi, to widziałem, że motywacje tych, czy powody tych łez były dwojakie. No jedni, bo czuli ten moment historyczny i cieszyli się, a inni to byli dumni, że Amerykanie są tak wspaniali, że wybrali kolorowego prezydenta. Czyli to było w sumie bardzo amerykańskie pokazanie, no widzicie, my jesteśmy więksi niż inni, bo stać nas na
na taki wybór. A w Polsce? Co pan robi w Polsce? Bo w tych Stanach, w tym Waszyngtonie siedzi pan 12 tygodni, tak? No w ciągu roku, tak. A w Polsce co pan robi? No w Polsce jestem, mam swoją... Pustka, cisza, telefon dzwoni? Nie. Po pierwsze, jeszcze w okresie prezydenckim założyłem fundację. Fundacja Amicus Europa, więc Przyjaciół Europy z takimi dwoma najważniejszymi programami. Pierwszy, żeby przybliżać idee europejskie do tych krajów, które aspirują do Unii Europejskiej, jak Ukraina, jak Mołdawia, czy do świata demokratycznego, jak kraje Azji Centralnej, no generalnie te postkomunistyczne. I drugi to jest taki reconciliation, czyli pojednania. Ja miałem jako prezydent dość spory dorobek w tych działaniach pojednawczych między Polską i Ukrainą, między Polską i Izraelem. I chciałem trochę z tych doświadczeń... W ogóle negocjowanie zwaśnionych stron to jest coś, co pan uwielbia robić i potrafi. No, tak, uwielbia może za mocne słowa, ale na pewno potrafi i na pewno znajduje się w tym i znajduje to nie jest taka pana główna kompetencja w polityce, że potrafi pan strony, które się nie znoszą, namówić do spotkania i z nimi negocjować? Tak, no... Myślę, nawiążę, że to kompetencja nie ma, ale na pewno kompetencja tak, dlatego że to wymaga, nie wiem, to wymaga pewnych cech też osobowych, czyli otwartości, umiejętności posłuchania, łagodnej perswazji, poczucia humoru. W negocjacjach niezwykle często ratował poczucie humoru, użycie jakiegoś dowcipu, często absurdalnego, który rozładowywał atmosferę. Więc to są takie cechy, które się ma, bo to trudno się tego nauczyć. Ale wracając do tej fundacji, no więc ten nurt pojednania był ważny. Zrobiliśmy taką konferencję na Bałkanach, która też była dość udana w Dubrowniku, żeśmy się spotkali. I powiem, że no, była dyskusja, panele i dochodziliśmy coraz bardziej do tego, że trzeba jednak szukać wspólnego języka, dialogu i tak dalej. A ja byłem pod wielkim wrażeniem tych tablic, które były na różnych rogach ulic zawieszone w związku z wojną bałkańską, tą lat 90. I język tych tablic był straszny, był niezwykle agresywny. Czy to Chorwatów na temat Serbów, czy odwrotnie, czy Bośniaków na temat Serbów, Serbów na temat Bośniaków. No, z tych tablic, które mają przecież niewiele słów, już wylewało się ten poziom nienawiści, który pokazywał, że problem jest poważny. Ale tak po zakończeniu tych obrad oficjalnych wydawało mi się, że jesteśmy bliżej zrozumienia, że ten dialog jest potrzebny i że go uruchomimy, po czym no, był wieczór, no i ten wieczór oczywiście jak to na Bałkanach, więc jest jakieś dobre wino, dobre jedzenie. No i koło północy to się obawiałem, że kolejna wojna bałkańska może wybuchnąć, ponieważ z całą mocą wróciły te wszystkie pretensje, stereotypy, ta złość, no i oczywiście często bardzo mocne i uzasadnione argumenty, no bo tam ginęli ludzie. A co pan robi, jak ludzie podpici zaczynają się brać za łby? Chcę rozpędzić to towarzystwo. Rozpędzić. No, tu nie ma innego wyjścia, dlatego że próba budowania pojednania między ludźmi nietrzeźwymi jest ponad siły nawet wybitnych negocjatorów. To jest to trzeba rozpędzić, trzeba powiedzieć, jutro zaczynamy obrady wcześniej, koniec. Ktoś tam powinien pójść szybko do baru, żeby ten bar zamknięto. Tyle. Kto chce już kontynuować to na własne konto, że tak powiem, ten spór niech to robi, ale jako impreza musi być to rozpędzone. Natomiast więc działała moja fundacja i podejmowaliśmy działania na Ukrainie. Organizowaliśmy coroczne konferencje, najpierw w Jałcie, później w Kijowie. Ale jest taka pustka wokół prezydenta, że czy dzwoni ten telefon, Alek, przyjdź, Alek, poradź, czy jest raczej cisza? Nie, no oczywiście jest spokojnie, ciszy zupełnej nie ma, jest spokojniej. Natomiast jest niezwykle wysoki poziom frustracji, dlatego że szczególnie gdy władza przechodzi, bo prawdopodobnie gdyby władza pozostawała w tym samym obozie. Czyli Cimoszewicz gdyby wygrał. No na przykład, to też ten telefon rzadko by się odzywał, bo niby żyli swoim życiem, no ale przynajmniej nie byłoby tych sfrustrowanych postaci, które przychodzą do prezydenta z taką no, pretensją, a co my teraz mamy robić. Nie, dlatego, że wie pan, ja byłem tak z tego grona najmłodszy, ale nawet dla tych moich trochę starszych kolegów ten rok 2005 przyszedł w takim momencie wyjątkowo życiowo trudnym, bo oni już byli za starzy, żeby znaleźć nowy zawód, a jednocześnie za młodzi, żeby dostać emeryturę. Bo co się dzieje w 2005? No w 2005 PiS dochodzi do władzy. Prezydent Lech Kaczyński. Prezydent Lech Kaczyński, PiS mamy 2 lata. No i zaczyna się proces przecież takiej no, wzmożonej, nazwijmy to, i spóźnionej dekomunizacji, czyli odcinania się od tego
co było. Ja jestem wzywany do kilkunastu prokuratur. Wszędzie tam, gdzie tylko pojawia się moje nazwisko, Zbigniew Ziobro daje dyspozycję, że mam być wzywany. Dochodzi do takich absurdów, że w niektórych miejscach jestem po pół godziny włącznie z podpisaniem protokołu, ponieważ nic nie mam do powiedzenia w tej sprawie. Ten prokurator wie, że ja nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie. Natomiast jako osoba znana zostałem przez kogoś tam wezwany, czy powiedziano coś tam. Dołowało to pana, czy... Oczywiście, że dołowało. To było irytujące, tym bardziej, że kosztowało kupę czasu. Mało tego, dyspozycja była też taka, żebym jeździł po tych prokuraturach, żeby nie robić tego w Warszawie, więc byłem w Poznaniu, Tarnobrzegu, Katowicach. Żeby się Kwaśniewski przejechał. No więc przejeżdżałem się, wracałem i tak dalej. Nic to nie miało, tak powiem, żadnego sensu. No ale tak było, więc to była też część takiej aktywności narzuconej. Natomiast wie pan, generalnie problem jest z każdym szefem, czy to jest prezydent, czy też szef dużej korporacji, czy redaktor naczelny, jak się ogląda następcę. No, to są takie silnie mieszane uczucia, no bo z jednej strony no, można docenić coś, co on tam robi, ale z drugiej strony jakie jest przekonanie, że wiele rzeczy zrobiłoby się lepiej, że część dorobku jest niweczona, że jest zakwestionowana ciągłość, no więc... Szczególnie pan... pierwsze dwa lata, mówię tak z punktu widzenia czysto psychologicznego, pierwsze dwa lata po takich 10 latach prezydentury, i to wiem na przykładzie swoim i wielu moich kolegów, to jest okres bardzo trudny, bo de facto trzeba przedefiniować swoje życie. A co pana wyciągnęło z tego trudnego okresu? Rodzina, no wszystkim rodzina, bo wie pan, to nie ma tego złego, co by, no dobrze, złego, no, wszystko ma swoją lepszą stronę. To jest moment, w którym można wraca się do rodziny. To jest najgorsze, bo pan mówił, że jak się z dala, to jeszcze. No dobrze, te ale później jest taki moment, tak, ale nie, ale później byłem, to jest też pytanie, do jakiej rodziny. Ja miałem to szczęście, że miałem rodzinę bardzo fajną. No, córka już była dorosłą kobietą. Zresztą córkę, żonę doceniam za ten okres prezydentury, bo ona niezwykle dobrze weszła, ona de facto stworzyła pozycję pierwszej damy w Polsce i do niej w tej chwili się jakby porównuje inne. Ona włożyła ogromny wysiłek. Jak zaczynała prezydenturę, ona nie mówiła po angielsku. Ona nauczyła się tego angielskiego, dzisiaj mówi bardzo biegle i porozumiewała się już w czasie prezydentury po angielsku ze wszystkimi, z królową brytyjską włącznie, więc ona potraktowała to bardzo poważnie i z jej strony było duże wsparcie. To w kampanii wyborczej 2000 roku też objechała mnóstwo miejsc, pomagała. No a córka to jest jeszcze inny przypadek, bardzo moim zdaniem trudny, i to, że ona to wszystko wytrzymała, to mam dla niej najwyższy szacunek. Ona moją prezydenturę zaczynała mając 14 lat. Najgorzej. A skończyła mając 24. Czyli ja nie mówię o jednej osobie. Mówię co najmniej o trzech osobach. Mówię o nastolatce, mówię o 18-latce, mówię o młodej kobiecie. I ona to wszystko przeszła. Wiem, że nie miała też łatwo czasami ze swoimi rówieśnikami, ale no, wszystko przeszło znakomicie, bez skandali, choć na pewno płacąc niemałą cenę. Więc ta rodzina była i mogłem na nią liczyć. Były psy, które też zawsze w moim życiu były niezwykle ważne. Nie, no dobrze, dobrze. To jest już, znaczy ja to absolutnie w to wierzę, ale znając pana temperament polityczny, to trochę nie do końca. No, ale nie. To ja mówię tylko o tym, że w takich momentach, kiedy, jak mówię, trzeba przedefiniować życie, to, że ma się dobrą rodzinę, z niezwykłą wartością. I tego nie mówię, ponieważ tu przy panu prowadzę politykę prorodzinną w imieniu obecnie rządzących. Nie trzeba. Bo nie trzeba, oni to robią też. Tylko, że tak naprawdę uważam i życzę każdemu, żeby miał taki rodzaj mądrego azylu. A pierwsze po prezydenturze, pierwsze zajęcie, które tak naprawdę pana zgrzało, że tak powiem, to znaczy postawiło na baczność i wkręciło, to co to było? Że pan się tak poczuł znowu we własnym żywiole? No. Myślę, że w jakimś sensie ta misja z Patem Coxem, którą myśmy mieli w latach 12-14 w imieniu Parlamentu Europejskiego. Zostaliśmy przez Martina Schulza, przewodniczącego parlamentu, zaproszeni, żeby reprezentować parlament w dwóch kwestiach. Uwolnienia więźniów politycznych z Julią Tymoszenką na czele i pomocy w działaniach takich, no, legislacyjnych, szczególnie gdy chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, żeby doprowadzić do umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią, co było zagrożone, no bo szczególnie aresztowanie
Tymoszenko i... Absolutne, koniec spowodowało, rozmów. Że koniec rozmów. No i myśmy wtedy przez 2 lata jeździli do Kijowa z Patem Koksem. Ponad 20 razy rozmawialiśmy z Juszczenką. Więc tak jakby ponownie znaleźliśmy się wokół cyklonu, ale jednocześnie z pewnymi no, instrumentami, tak, żebyśmy mogli coś zrobić. A to, ja myślę, to jest właśnie to, czego polityk potrzebuje. To buduje tą adrenalinę. Nie tylko gadanie, ale właśnie to, że coś można dokonać, że zostaje jakiś... Jak wam się udało to załatwić? No, Juliśmy nie zwolnili, ale w jakimś sensie ona jest ostatecznym efektem tej naszej misji, ponieważ została uwolniona już na fali Majdanu, czyli tego Majdanu Godności, ale myśmy uwolnili ministra spraw wewnętrznych, ministra obrony narodowej, ministra środowiska, zresztą z ministrem, nie wiem ile czasu mamy, ale to jest bardzo piękna opowieść minister Iwaszczenko, absolutnie wplątany w jakąś historię, bardzo porządny człowiek, którego chciano skazać. Odwiedziliśmy go w areszcie. Areszt tam na Ukrainie nazywa się inkubator. No i w tym inkubatorze zbudowanym jeszcze w czasach carskich, straszne warunki. Rozmawiamy z nim. On oczywiście mówi nam, że z tym nie ma nic wspólnego, że to jest skandal, polityczna historia. To oczywiście jakaś korupcja, tak? Że tak, korupcja. Tak, korupcja. Takie rzeczy. No i tłumaczymy Juszczence, Janukowiczowi, prezydentowi, jak się z nim spotykamy, że to jest dęte, że tak nie można, że on w ten sposób całą wiarygodność Ukrainy marnuje. No i tak krok po kroku doszliśmy do tego, że on tego Iwaszczenkę by może jakoś tam uwolnił, czy zgodził się. A wiedzieliśmy, że niestety system sądownictwa na Ukrainie działa tak, że jest telefon, to jest decyzja, nie ma telefonu, no to albo jest telefon skądinąd, to jest inna decyzja. No jest to sprawa. Przyprowadzają tego Iwaszczenkę, w takiej klatce siadzają, obok ci więzienni strażnicy oddzielają, nawet nie może się z żoną przywitać, która tam jest w pierwszym rzędzie, ja tam siedzę obok, tak dalej. No i jest pani sędzia i ta pani sędzia zaczyna, no i tak po jej pytaniach zaczynam sądzić, że jednak ten telefon musiał być wykonany. Pamiętam, jest prokurator, a prokuratorzy w systemie tym ciągle postradzieckim chodzą w takich mundurach. Ten się nazywa prokurator, pamiętam jak dzisiaj, Kowal. No i ciągnie tymi pytaniami, tak jakby podważając ten cały materiał dowodowy. No i już ta procedura się kończy, ona zadaje pytanie temu oskarżonemu Iwaszczence, ministrowi obrony narodowej, czy ma coś ostatnie słowo do powiedzenia. Ja tak nadzieję mam, że on coś delikatnie powie, a ten mówi, że jest wszystko skandal, spisek i że oni za to jeszcze zapłacą jak ten... i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście nie mogę go wzrokiem jakby poprosić, bo ci strażnicy przeszkadzają. No i jak się nic z tego nie wyjdzie. No ale jednak okazuje się, że dyrektywa była tak silna, że jest przerwa i się nie wraca i jest uwolniony. Zwolniony ze wszystkich tych oskarżeń zwolniony. I w tym momencie dosłownie w jednej scena hollywoodzka, w jednej sekundzie ci strażnicy znikają, klatka jest otwarta, żona ze łzami rzuca się jeszcze w tej klatce na tego swojego męża, płacząc, podchodzą do mnie, ja też mam łzy w oczach, no bo okazuje się, że udało nam się uwolnić człowieka niewinnie siedzącego kilka miesięcy i to w warunkach rzeczywiście strasznych. Później on pojechał do Danii, bo nie czuł się dobrze w tej Ukrainie, teraz wrócił znowu, walczy, organizuje pomoc militarną z Zachodu i muszę powiedzieć, że zrobił mi niezwykłą przyjemność, bo podarował mi taki kwiatek, taką roślinkę w doniczce. Pytam, co to jest? Mówi, bo jemu, że jak on siedział w tym inkubatorze, to żona mu przyniosła taką, no i to urosło i on taką pędzik od tego zasadził, przywiózł dla mnie. Do dzisiaj to rośnie u mnie na Mazurach i muszę powiedzieć, że jedna z najpiękniejszych prezentów, jakie otrzymałem. Więc no to była, jak mówię, jeżeli coś nas, czy tak rajcowało, no to te 2 lata, choć, jak mówię, główny cel, czyli podpisanie umowy skończyło się niczym, bo Janukowicz odmówił, ale już wiem dlaczego, bo on w sierpniu został tam skutecznie przestraszony przez Putina, a w listopadzie był ten szczyt w Wilnie i podpisywanie. Kto był najgorszym rozmówcą wtedy dla pana na tej Ukrainie? Takim, że pan nawet ze swoimi talentami, miłością do ludzi, taką umiejętnością znajdowania w każdym dobrych stron, to pan mówi, kurde, znowu się muszę spotkać z tym. Nie, czy muszę, to musiałem, to ja na to nie cierpiałem z tego powodu, tylko absolutnie uważam, że człowiekiem, który był patologicznym kłamcą, to był Janukowicz. Hmm.
Niebywałe, nie mam czasu, żeby o tym opowiadać, ale to był patologiczny kłamca. A jak, na czym polega, że ktoś jest patologicznym kłamcą? Pan, jeżeli my spotykamy się 20 razy w ciągu 2 lat i on i wie, że robimy notatki, on 3 razy w czasie tych rozmów przedstawia całkowitą inną wersję, jak dochodził do pieniędzy. Za każdym razem inną. Za każdym razem inną. No mając świadomość, czy znaczy on już nie ma tej świadomości, bo im to wszystko tak idzie, że on po prostu nad tym nie panuje. No to jak to inaczej nazwać? Ale to samo dotyczyło ustaleń, to samo dotyczyło, na przykład jego jakby swoistym alter ego był premier Azarow. Też człowiek radziecki, też bardzo starego typu i starego reżimu, ale on miał jedną przynajmniej cechę. On był bardzo słowny. Czyli jeżeli coś zrobił, nawet co nie pasowało mu, z czym się wewnętrznie nie zgadzał, co uważał za przesadę z naszej strony, czy wręcz rodzaj takiego nacisku niedopuszczalnego, ale na końcu powiedział tak, to było tak. W przypadku Janukowicza mógł powiedzieć cokolwiek i to nic nie oznaczało. To wszystko mogło oznaczać wszystko na opak. No ale były postaci niebezpieczne, bo był absolutnie postaci o takich rysach psychopatycznych, bym powiedział. Na przykład wiceprokurator, który zajmował się sprawami tych właśnie więźniów, Rinat Kuzmin, który każdą rozmowę z nami zaczynał od tego, że jest chrześcijaninem, że ma rodzinę i 2 dzieci, że skończył najlepszą uczelnię prawniczą w Charkowie czy gdzieś i on mając taki background, przecież on nie może ani kłamać, ani działać niezgodnie z prawem, a działał absolutnie niezgodnie z prawem i kłamał jak najęty, więc, ale w nim był taki już, tak powiem, obraz człowieka nawiedzonego. No ale takich postaci tam przewinęło się całe mnóstwo. Kto jest? Oportunistów. Kto jest z pana doświadczenia życiowego gorszy? Taki cwaniak, który robi pod różne rzeczy z wygody, czy ideolog, czy taki patologiczny kłamca? Kto jest taki Janukowicz właśnie? Znaczy, bo ja z takich ludzi, o których pan mówi, że mówi panu w oczy jedną rzecz, a następnego dnia robi zupełnie coś innego, znam. Ja takich ludzi całe życie unikam, bo to jest dla mnie najgorszy. Nie, no to jest model. W sensie, ja nie wiem, dochodzenia do czegoś, czy współżycia, nie wątpię, najgorszy, bo nie wiem, na czym stoimy, bo możemy zakończyć rozmowę, która się wydaje miła i konstruktywna i właściwie jesteśmy w tym samym albo w gorszym miejscu, więc to myślę w takich kategoriach. Psychologii borderline to się nazywa. Tak jest, to jest pewne najgorsze. Ideolodzy mają swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że mają ideologię. To znaczy można ich jakby rozgryźć, zrozumieć. Natomiast problem z nimi polega na tym, że oni często, znaczy na czym polega właśnie to myślenie ideologiczne? No nie przyjmowanie faktów czy realiów do wiadomości. Znaczy im fakty mniej pasują do ideologii, tym gorzej dla faktów. Powinno być odwrotnie. Tym bardziej, znaczy jeżeli fakty mówią coś innego, to jestem gotów zweryfikować moje ideologiczne podejście. No, z czym się cofnąć, nie wiem, pójść trochę na bok i tak dalej, więc postaci ideologiczne, choć jak mówię, są do rozgryzienia, nie są łatwe, ponieważ nie posuną się. No. Ci układawczy oportuniści, no to jest grono ludzi, które jeżeli nie mają tych cech patologicznych kłamców, czyli mają pewien jednak kręgosłup taki pragmatyczny, no są zazwyczaj partnerami do rozmów. Się, że no, jak się umówię, to się opłaca. Umówię, to się opłaca, to zrobię. Też wiadomo, jakimi argumentami można... A sposób na patologicznego kłamcę jest jaki? Pan, jedyny na wszystkie rozmowy przy świadkach. Maksymalnie dużo rzeczy zapisywać na papierze. I wracać do tego. Choć to też, mówię, dla niego niewiele oznacza. No, ale to są jedyne metody obronne, w których można po prostu mieć coś. Bo na przykład przeprowadzenie rozmowy w 4 oczy, to jest wręcz niebezpieczne. Dlatego, że na końcu może się okazać, że on mówi rzeczy całkowicie, które nie zostały powiedziane i jeszcze, które są uwłaczające tobie. Kwaśniewski mi powiedział przecież mówił, to mało tego, jeszcze cytował tutaj, nie wiem, Busha czy kogoś i tak dalej. No, i pan się musi przed Bushem tłumaczyć. Nie, to i wtedy trzeba rzeczywiście mówić, słuchajcie, no to jest wszystko nieprawda, no tylko, jak mówię, nie ma na to dowodu, więc... Nie spotykaj się w 4 oczy tylko ze świadkami, notuj. Nie tylko, i pisz papierze, znaczy jeżeli są uzgodnienia, to trzeba nawet wyciągnąć kartkę i napisać, że uzgodniliśmy. Panie prezydencie, tego dnia, proszę podpisać. Że uzgodniliśmy i tak dalej. No niech on nie podpisze, albo niech przynajmniej parafuje, żeby ślad został. A sposób... To ich mityguje, wie pan, jak się tak prowadzi tą rozmowę, że wiadomo, że ma się skończyć komunikatem, to oni się zmieniają, to oni są dużo ostrożniejsi. A sposób, żeby taki Janukowicz się posunął, wycofał, to jest jaki? Piącha tylko, czy jeszcze coś innego? W przypadku piącha, ja myślę, że zresztą wie pan, że to zadecydowało
o tym, że on nie podpisał tej umowy stowarzyszeniowej, bo to się dzieje w latach. Rewolucja była w 13 roku. 14 lata. Czyli on musi 13, w 2013 roku, w listopadzie, jest przygotowana umowa stowarzyszeniowa i on ją powinien podpisać w Wilnie. I on już w ostatnim miesiącu, on mi zresztą powiedział, jak myśmy z Patem Koksem byli u niego, on powiedział, że on tego nie może podpisać ze względu na sytuację gospodarczą i tak dalej. Ja mu zresztą powiedziałem, popełniasz historyczną historyczny błąd. To będą straszliwe konsekwencje. Dlaczego o tym mówiłem? Ja nie przygotowywałem, tak jak Putin uważa, że Polska z Ameryką przygotowała ten Majdan, tylko że myśmy znali poziom nastrojów, szczególnie młodego pokolenia. Dla nich to była rzeczywiście nadzieja. Wyście wiedzieli, że jak on nie podpisze, to będzie wybuch po prostu. Wybuch, nie czym się jaki, skończy, tak, nie wiedzieliście, tak, ale absolutnie. Wiedzieliście, wybuch że będzie. Wybuch będzie 100% w ogóle, szczególnie, że znaliśmy historię 4 roku, czyli pomarańczowej rewolucji, tu nie było wątpliwości. Ale między sierpniem a listopadem 13 roku u Janukowicza nastąpiła zasadnicza zmiana postawy. Dlatego, że on jeszcze do sierpnia, nawet na swoich zebraniach partyjnych, partii, która była prorosyjska, nie bardzo proeuropejska, on tłumaczył, że tą umowę trzeba podpisać. Ale co to było? Telefon Putina? Ale zaraz wam powiem, dochodzę do puenty. W sierpniu Putin go zaprosił do Soczi. I oni spędzili tam cały dzień. Jak wszyscy mówią, ci, którzy tam byli blisko Janukowicza, on z tego wrócił całkowicie zmieniony. Jak pan pyta, co zadziałało? Moim zdaniem zadziałała pięść Putina i to użyta jeszcze na co najmniej dwa sposoby. Pierwszy, jeżeli ty to podpiszesz, my nie damy ci żadnej pomocy. Gaz, ropa, zapomnij o tym, będziesz płacił kolosalne pieniądze, my wykończymy twoją gospodarkę. Ale drugi, jeżeli ty to podpiszesz, to my powiemy światu, gdzie są twoje pieniądze, ileś krat, co a masz, tu mamy filmik co masz jeszcze, na, ręka, co masz na rękach, jak wyglądały różne zamachy w Doniecku, jak byłeś wicegubernatorem czy gubernatorem i tak dalej. Ja oczywiście tak sobie to wyobrażam, nie mam żadnych konkretnych danych, ale tak było. I on rzeczywiście od sierpnia, my obserwujemy Janukowicza, który najpierw unika spotkania, które są z nami wcześniej, 3-godzinne, 4-godzinne, nagle kończą się po 40 minutach i on wyraźnie jest jakby ograniczony w takich swoich, że tak powiem, monologach. Także pytanie, co działa? Tak, pięć działa i strach działa. Podjąłby się pan teraz, dzisiaj, negocjacje między Putinem i Zelańskim? Nie, to jest niemożliwe. Także wie pan, nie podjąłbym się z tego względu, że sprawy zaszły za daleko. Jak pan chce mnie zapytać, jakie negocjacje są możliwe, to powiem tak. Kluczem jest zmiana postawy Putina. To znaczy zmuszenie Putina do zatrzymania tej wojny. A co może zmusić kogoś takiego jak Putin, kogo też pan poznał? Tylko dwie osoby w tej chwili są w stanie podjąć rozmowy z Putinem, żeby na zasadzie też bardzo twardych argumentów, czyli tej pięści umownie mówiąc. To jest prezydent Chin, Xi Jinping. Dlatego, że w tej chwili zależność Rosji od Chin jest ogromna, nie tylko polityczna, ale także gospodarcza. I drugi to jest Erdogan. Erdogan raz, że z Putinem się zna, a dwa, on dysponuje kolosalnym argumentem. Jeżeli by chciał zrobić przykrość Putinowi, on jest w stanie zmienić układ sił na Kaukazie. Ponieważ on z Azerbejdżanem jest w takiej bliskości, dysponuje takimi argumentami, że problem... Armia zajęta teraz, rosyjska, gdzie indziej. I Armenię mógłby ze swojej strefy wpływów stracić Putin ostatecznie i mogłoby się okazać, że i Gruzja, nawet Abchazja zajęta przez Putina ma kłopoty. Więc to są tylko dwaj dzisiaj moim zdaniem przywódcy, którzy wykazując niezwykłą twardość, co nie musi się stać niestety, mogliby skłonić Putina do zatrzymania wojny i próby rozmowy o jakichś rozwiązaniu, które można byłoby nazwać jako takim układem pokojowym na przyszłość. W przypadku Zełenskiego sytuacja jest moim zdaniem jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ tak naprawdę jedynym argumentem, który można użyć wobec Zełenskiego i to mogą robić Amerykanie, to jest ograniczenie pomocy wojskowej. Bo im mniej pomocy żeby go namówić do negocjacji. Do negocjacji, bo im mniej pomocy wojskowej, tylko że zmuszenie Zełenskiego do negocjacji w taki sposób i na takim etapie oznacza koniec Zełenskiego.
Znaczy, nawet no i zwycięstwo Putina jakieś tam. Znaczy zwycięstwo, które jeżeli byłoby ograniczone przez Chińczyków, no to mogło być takim, że tak powiem, bezsensownym remisem po wielu... To jest tak, jak wie pan, szachowy remis po 120 posunięciach. Znaczy wszyscy się wykrwawili, już nie wiadomo, o co chodzi od początku. Natomiast to jest katastrofa dla Ukrainy, to jest katastrofa dla Zełenskiego. Dlatego on się na to nie może zgodzić, ponieważ on nie może dzisiaj zaoferować Ukraińcom po takim wysiłku wojennym, po takich stratach, po tylu ofiarach, że on de facto godzi się na to, że 30 czy 20% terytorium ukraińskiego jest stracone. Jedyna rzecz, którą on może przedstawić opinii publicznej, o czym zresztą już mówił, to jest to, że sprawa Krymu nie byłaby dyskutowana w takich negocjacjach dziś, a byłaby dyskutowana, powiedzmy, za czas jakiś. To jest za mało dla Putina. No nie, dla Putina wszystko jest dzisiaj za mało. Dla Putina przede wszystkim tak długo, jak Zełenski jest partnerem do rozmów, to jest nie do zaakceptowania. Ale to jest taka sytuacja bez wyjścia, pana zdaniem? Czy pan jako osoba, która zna obie strony i jeszcze ma tę umiejętność znajdowania różnych dróg wyjścia, czy pan widzi w ogóle jakąś możliwość rozwiązania tego konfliktu? Konfliktu, Boże, ten język już się nam wkradł. Wojny, wojna, agresji. Wszystko to ma swoją dynamikę, więc tu zdarzy się... Co robić, pana zdaniem? No, w tej chwili walczyć. To znaczy, ja uważam, że to, mówię o naszej stronie. Ja gdybym miał dzisiaj mieć taki idealny pomysł na razie, ma swoją dynamikę, te procesy będą się zmieniać. Na najbliższych kilka miesięcy, wyjątkowo trudnych, zimowych, uważam, że Zachód powinien z całą mocą popierać Ukrainę politycznie i militarnie oraz humanitarnie, bo trzeba się liczyć z kolejną dużą falą uchodźców w związku z zimą i walczyć. Natomiast wszystkimi sposobami oddziaływać na Erdogana i Chińczyka, żeby podjęli rozmowy z... Wsłać poselstwa nie do Putina i Zełenskiego, tylko do Erdogana i do Chińczyka. Tak, i do Xi, bo tam jest klucz. Bo tam jest ta szansa, żeby oddziaływać na miejsce, które jest kluczowe dla sprawy. Mało tego, ta decyzja Scholza, ja wiem, że dzisiaj w Polsce Niemcy nie mają dobrej prasy, więc ja muszę trochę im tą poprawić opinię. Scholz pojechał z jednodniową wizytą do Chin, był tam krytykowany, że to jest znowu wejście od jednego partnera do drugiego. Oczywiście chodzi o biznes, ale w tych rozmowach jedną rzecz uzyskał Scholz, czego ja bym nie niedoceniał. Mianowicie zarówno Xi, jak i premier stwierdzili, że straszenie bronią atomową i użycie broni jest całkowicie nie do zaakceptowania. Więc ten pierwszy sygnał jakby do Putina poszedł. No oni już to mówili, to chociaż nie tak ostro. Nie tak ostro i nie mówili w obecności Scholza. No to jest bardzo ważne, że oni to mówią. Zresztą każdy się domyśli, że ten Scholz ich o to pytał, jakby domagał się tego i oni mówią tak, w tej sprawie ma pan absolutnie. My się nie będziemy wtrącać w konflikt, ale w tej sprawie pan kanclerz ma rację. Więc to jest na pewno coś. Moim zdaniem trzeba by próbować i nie mogą robić tego Amerykanie, no bo Amerykanie są w stanie takiego jednak quasi konfliktu z Chińczykami, więc być może Macron, być może jeszcze raz Scholz, być może inni przywódcy, być może Guterres, wiadomo, że tutaj rola ONZ-u jest nie do końca wykorzystana, więc tu oddziaływać. I gdyby się udało, cały czas trzymając tą mini-ofensywę ukraińską wobec Rosji. Czyli piąchę. Piąchę, czyli pokazanie, że jak nie, to my pójdziemy dalej. I dyplomatycznie oddziałując na Putina, doprowadzić, że obaj panowie uznają, że dobra, uważam ciebie za niegodnego rozmowy, no ale jednak siadamy do jakichś rozmów, to być może stworzyłoby to jakąś minimalną atmosferę na przynajmniej zawieszenie broni, czyli ograniczenie strat i zakończenie ataków na infrastrukturę strategiczną na Ukrainie, przeżycie zimy. No i niestety, powiem z całym smutkiem, prawdopodobnie powrotu do działań, nie wiem w jakiej skali, ale działań wojennych gdzieś tam wiosną. No ale w życiu, jak i w dyplomacji, kupowanie czasu nie jest takie wyłącznie złe. Czasami to ma jednak pewien ograniczony, co prawda, ale sens. A będzie z tego trzecia wojna światowa? Może być. Może? Może być. Ona może być dlatego, że bardzo wiele elementów, bo to nie jest tak, że ta wojna, ona to wszystko spowodowała. Wiele rzeczy się jakby akcelerowało wcześniej. Pamiętajmy, że ta wojna wybuchła po COVID-zie, po którym ten świat nie jest do końca zdrowy. Ale przecież ten COVID wybuchł po kryzysie finansowo-gospodarczym, po którym ten świat też nie wyzdrowiał. Czyli mamy zwiększone nierówności społeczne i zmniejszenie się klasy średniej w wielu krajach i tak dalej. Jak w historii o jeźdźcach apokalipsy. No trochę tak. Czyli kolejne te jakby kryzysy dopełniają się.
I teraz, jeżeli pomyślimy o bezpośrednich konsekwencjach tej wojny, takich jak kryzys energetyczny, czyli brak dostaw energii, czyli chłód, ciemne ulice i tak dalej, wzrost cen energii. Wzrost cen energii powoduje prawdopodobną recesję. Recesja może wywołać wzrastające bezrobocie. Szaleje inflacja, czyli obniża się stopa życiowa, obniża się siła nabywcza ludzi. Jeżeli do tego dodamy działania hybrydowe, czyli wspieranie ruchów populistycznych, prorosyjskich, innych. Jeżeli dodamy do tego nieszczęście na własne życzenie, czyli Trump w Stanach Zjednoczonych, no to wie pan, no, ilość tych elementów niepewnych, czy powoduje, że ta masa krytyczna jest przekroczona i że nagle się okaże, że to wszystko się sypie. To, co nas może w jakimś sensie, wie pan, pocieszać w tym, to jest to, że ciągle poziom współzależności na świecie, który wynika no, z tego rozwoju ostatnich dziesiątków lat, z globalizacji, jest tak duży, że no, gdzieś na końcu będzie ta kalkulacja. Czy warto się to wszystko, za przeproszeniem, rozwalić, żeby nie użyć mocniejszego słowa, bo to będzie miało efekt na wszystko i dla wszystkich. Więc być może gdzieś będzie na tyle rozsądku, żeby się zatrzymać. Ale wie pan, no, często to jest rozpędzona maszyna, więc to zatrzymanie, nawet jeżeli jest możliwe, to ono wymaga dłuższej drogi. Czy jest taka rzecz, którą chciałby pan jeszcze osiągnąć, że ma pan coś zaplanowane na najbliższe 10 lat i do tego dąży, albo jeszcze inaczej zapytam. Pusta kartka, Aleksander Kwaśniewski ma napisać 3 swoje cele na najbliższą dekadę. Co by to było? Wie pan, jak człowiek się zbliża do 70, to tam dużo do pisania nie ma. To nie jest tak, że tu można by pan zapisywać jakąś ogromną literaturę. Na pierwsze każdy sobie życzy, szczególnie, że ja miałem takie doświadczenie interesujące covidowe, które wspominam jak najgorzej. Więc zdrowie będzie numer jeden. Czyli na tyle dbać o zdrowie, troszczyć się o zdrowie, korzystać z dobrych... Jak pan dba o zdrowie? No właśnie nie dbam o zdrowie, no i to jest cały problem. O to takie hasło. Jak pan nie dba? Jak proponuję panu kawę, to pan mówi, nie pije kawy. No, herbaty też nie piję. Wodę wyłącznie piję. No tak, no ale wie pan, no, trzeba byłoby od czasu do czasu gdzieś tam pojechać w takie miejsce, gdzie człowiekiem zaopiekują. No, to się nazywało kiedyś sanatoria, czyli no, nie mam na to czasu, ale pewno trzeba będzie to zrobić. Więc potrzeba... Bada się pan regularnie? To staram się tak. No, to staram się robić, ale też powinienem to robić, podejrzewam, regularniej. No więc, wie pan, takie dwa żywioły w człowieku walczą. Z jednej strony, zbliżając się do tej 70, wiesz, że powinien się o to troszczyć, a z drugiej strony cały czas masz poczucie, że jesteś młody człowiek. No, ja niestety nie mam poczucia jakby takiego starzenia się. No może to jest jakaś łuda, w której żyję, ale tak to jest. Ja czuję się młody, wydaje mi się, że myślę ciągle dosyć, że tak powiem, świeżo. Lubię kontakty z młodymi ludźmi, lubię takie życie aktywne, no więc może z tego zderzenia jakoś trzeba będzie wyjść. No więc zdrowie numer jeden. Dwa, no to jest oczywiście, chciałbym bardzo, żeby to, co dzieje się w tym naszym najbliższym otoczeniu, Polska, Ukraina i tak dalej, no dawało nam poczucie bezpieczeństwa. Wie pan, ja żyłem takim przekonaniem, choć wiedziałem, że to się może skończyć źle, że ten los nas tak łaskawie nie potraktuje. Ja się urodziłem w 1954 roku. I to mówiłem wielu moim kolegom mniej więcej z tego samego pokolenia, że my jesteśmy prawdopodobnie najszczęśliwsze pokolenie w historii Polski. Bo myśmy się urodzili już po Stalinie, czyli o stalinizmie, o wojnie nie wiemy nic, o stalinizmie wiemy niewiele. Komunizm polski, oczywiście jaki był, taki był, ale pozwolił nam się dobrze wykształcić. Dzięki Gierkowi w latach 70. pojeździliśmy po świecie, nauczyliśmy się języków obcych. Później weszliśmy do polityki, w której też nie najgorzej nam poszło. Zmienił się ustrój polityczny przy naszym walnym udziale. Korzystaliśmy z tej zmiany, bo byliśmy posłami. Żadnej wojny, którą rodzice w kółko wspominali. No właśnie, cały czas tej wojny nie ma. Ta wojna zostaje... I mało tego, Polska się rozwija, poziom życia wzrasta, no właściwie idzie pięknie i ja mówię, że to jest niebywałe, że my możemy zakończyć tą drogę właśnie nie przeżywając tych wszystkich tragedii, które były dane naszym rodzicom, dziadkom. I ten COVID był pierwszym takim sygnałem, że aż tak dobrze nie pójdzie, a ta wojna jest sygnałem, że finał tego naszego pokolenia może być całkiem dramatyczny, więc chciałbym tego uniknąć. No, niewiele mogę zrobić, ale no, cały czas działam na tej Ukrainie, rozmawiamy. Dramatyczny pomagamy. W takim sensie, że jednak zostawiacie się... świat w fatalnym stanie, no, tak? No tak, że ta wojna może wam przekroczyć granicę, że może się nagle okazać, że... Ale też, że to jest jedno, ale też rozumiem, że bilans waszych działań jest... cholernie ujemny jednak, tak? No, znaczy, tak. W jakimś sensie. W jakimś sensie, no cholernie ujemny pewno nie, no, ale że nie jest tak pozytywny, jak powinien być, no bo wie pan, no
Chciałbym, żeby Polska była bardziej, znaczy bardziej troszczyła się o instytucje demokratyczne niż to dzieje się za PiSu. Żebyśmy bardziej liczyli się w tych strukturach europejskich i wykorzystywali tę szansę, aniżeli to robi obecna władza. Ale to jest stosunkowo do prostego naprawienia. No, są wybory, zmienimy władzę, aby ta władza kolejna była lepsza. Nie Kaczyński jest lepsza. Głównym nieszczęściem Polski, rozumiem, chcę pan powiedzieć. Kaczyński jest nieszczęściem Polski, ale nie głównym. Natomiast większe ryzyko ja widzę w tej sytuacji właśnie międzynarodowej. Moment, wie pan, taki scenariusz, który ja też mam przed oczami, ale no nie za bardzo chcę nim straszyć, ale powiem, że oto zaczyna się zima, zaczynają się kłopoty. Syte społeczeństwa europejskie uważają, że nie ma sensu marznąć za Kijów, czy Cherson, czy Izium, czy co innego. Demonstracje uliczne powodują, że ten nacisk na tak zwane porozumienie pokojowe, bo nikt nie będzie mówił, że Ukraińcy powinni się poddać, tylko będą mówić o porozumieniu pokojowym, które de facto będzie oznaczało to samo. My to mamy. Tracimy Ukrainę, przynajmniej istotną część Ukrainy. Autorytaryzm rosyjski, putinowski uzyskuje kolosalne poparcie. Nawet jak tego Putina zabraknie, to po nim może być jeszcze ktoś albo bardzo podobny, albo wręcz gorszy. No i żyjemy w takim świecie stałego zagrożenia. Znaczy czekamy tylko, aż ta Rosja się odbuduje i zrobi następny krok, tak? W skrócie. Tak może być. Więc w takim negatywnym scenariuszu my możemy mieć tu brak bezpieczeństwa, stałe zagrożenie. Miliony uchodźców, którzy dzisiaj uzyskują naprawdę daleko idącą pomoc ze strony Polek i Polaków, za co trzeba nas cenić bardzo. Jesteśmy cenieni. Ilość komplementów, które słyszałem za granicą, jest naprawdę niezwykła. No ale ta cierpliwość też ma swoje granice i ona na pewnym momencie też może być źródłem różnego rodzaju tutaj niepokojów, konfliktów, także manipulacji, wykorzystywania tej sytuacji, że zobaczcie, Ukraińcy mają to, a my nie możemy się dostać do lekarza i tak dalej, i tak dalej. No mówiąc krótko, ten scenariusz na finał, że tak powiem, życia naszej generacji może być dużo mniej udany niż powinien być i mógłby być. No i to jest to drugie marzenia. Trzecie, wie pan, no chciałbym bardzo, żeby w takich kategoriach w takich czysto ludzkich ten świat był taki, z którego ja trochę skorzystałem. To znaczy, żeby on był otwarty, żeby można było podróżować, żeby można było się odwiedzać, żeby się czerpało korzyści z tego, że współpracujemy, a nie kłócimy się, że osiągnięcia nauki, które są fenomenalne, no one są sprawiedliwie dzielone, a więc cieszymy się, że mamy lepszą medycynę, że mamy lepsze telekomunikacje, połączenia turystyczne, zdrowsze środowisko, czyli taki trochę, wie pan, świat jak z tych celów zrównoważonego Sustainable Goals of United Nations. Tym dokumentem też pracowałem kiedyś, żeby ten świat był bliżej takiego właśnie modelu, żeby on był bardzo taki kooperatywny, żeby był taki dialogowy, żeby był taki uśmiechający się do siebie. No i gdyby to na koniec moich lat udało się osiągnąć, to naprawdę wtedy chciałoby się żyć dłużej. Jest listopad 2022 roku. Jak wygląda pański listopad? Co pan robi w listopadzie? Gdyby pan mógł wymienić wszystkie swoje zajęcia w listopadzie, to co by to było? Co pan robi? Pan mówi o miesiącu, który jest bardzo szczególny w moim życiu. Ja od wielu już lat mam bardzo podobny scenariusz. Otóż listopad, jak poeci w Polsce pisali, to jest miesiąc dla samobójców, głębokich depresji, no z zrozumiałych względów. Natomiast w moim życiu osobistym listopad prawdopodobnie to jest najważniejszy miesiąc, ponieważ urodziłem się w listopadzie, ożeniłem się w listopadzie i wszystkie wybory wygrywałem w listopadzie. Prezydenckie się odbywały w listopadzie. Więc ponieważ ten listopad tu przeżyć przy tych deszczach, krótkich dniach jest ciężko, a są powody, żeby coś zrobić, od wielu lat zapraszam moją żonę na takie wyjazdy za granicę, w miejsca cieplejsze, gdzie świętujemy zarówno moje urodziny, jak i naszą rocznicę ślubu i staramy się zwiedzać różne miejsca. Teraz muszę trochę spowodować zazdrość u pana i państwa. Byliśmy na Galapagos, byliśmy na Karaibach, byliśmy w Serengeti, A w tym roku? A w tym roku to będzie Ameryka Centralna. Będzie dopiero? No będzie, od jutra, tak. Jutro wyjeżdżam. Na miesiąc? Nie, nie.
dwa tygodnie, no, z tymi przelotami, to jest powiedzmy 18 dni, ale w tym roku mamy nadzieję zobaczyć te tereny, które akurat tych nie widziałem. Więc Kostaryki, Hondurasy, Gwatemale, Panama, Kanał Panamski. A wraca pan potem do czego? Do jakich zajęć? No wracam do zajęć, których jest całe mnóstwo, czyli fundacja, no te sprawy ukraińskie, przygotowanie do jakiego Dnia Ukraińskiego na Davos, w który jestem bardzo włączony, czyli na forum ekonomiczny. To będzie już końcówka listopada i później już grudzień i jedziemy A dalej. Co po panu zostanie? Jaka idea? Jeśli za 50 lat w pana rodzinnym Białogardzie będą odsłaniać tablicę poświęconą Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i będzie na niej miejsce, a powiedzmy jakiejś szkole, będzie na niej miejsce na jedno zdanie, to jak to zdanie powinno brzmieć? Ja nie myślałem o pitafium jeszcze, wie pan, bo ciągle się dobrze czuję, ale wie pan, no, politycznie, czy w sensie historycznym, trzy osiągnięcia. No, konstytucja, NATO i Unia Europejska. No to gdyby to przełożyć nie na język instytucji, tylko nie wiem, pomógł polskiej, czy dał Polsce demokrację, bezpieczeństwo i szansę na rozwój. No i coś wokół tego z punktu widzenia dorobku prezydenckiego by się kręciło. Po ludzku to gdyby ktoś chciał napisać, że był dobrym człowiekiem, to też byłbym bardzo usatysfakcjonowany. A być może najbardziej byłbym zadowolony, jak pan mówi, po 50 latach, gdyby ktoś napisał, zobaczcie, minęło 50 lat, a ciągle go pamiętamy. Także być może to taka jest... Premierem pan będzie jeszcze? Nie. Nawet jak historii sprężna się tak zegnie, że będzie taka okazja? Nie. Nie, no wie pan, nawet nie ma sensu rozważać takich scenariuszy, bo powroty tego typu ludzi do takiej bieżącej polityki to jest właściwie tylko moment jakiś, nie wiem, albo wielkich zagrożeń zewnętrznych, konieczności budowania. Wszystko to akurat mamy. Jest, ale czy mamy... Mamy polaryzację taką, że nienawidzimy. No, czy mamy zdolność, że Putin tuż za miedzą nam robi, to nadal się nienawidzimy jeszcze bardziej. Sami agenci Kremla przecież nami rządzą, opozycja no tak, to też agenci Kremla. To bzdura. Wie pan, moim zdaniem dzisiaj nastroju dla budowania rządu jedności narodowej w Polsce nie ma. Poza tym pamiętajmy, że mamy bardzo ambitnych liderów politycznych, którzy mają swoje ambicje i nie sądzę, żeby poszukiwali tego typu rozwiązań. A poza tym nawet gdyby szukać takich rozwiązań, to one są na chwilę, wie pan. No to jest z historii znanej nam no bezpośrednio dziś, no to jest Mario Draghi we Włoszech. To znaczy w momencie takiego pokłócenia się w parlamencie, a jednocześnie niechęci do zrobienia wyborów, a jednocześnie jednak niezwykłych potrzeb związanych z gospodarką, właśnie z funduszami europejskimi, sięga się po człowieka, który jest po 70 i który już jest na zasłużonej emeryturze, ale który jest niewątpliwie wybitnym ekonomistą, szefem i Banku Włoskiego, i Centralnego, i absolutnie antytezą włoskiego polityka. Trzeba pamiętać, że tak jak Draghi nie pasuje do politycznego landschaftu Włoch, to mało kto. To nawet Prodi, też profesora, lepiej pasował. A ten w ogóle. Najbardziej mnie rozczulił tym, w czym go w pełni popieram, że on nie ma Twittera. W ogóle nie prowadzi tych zażartych. Nie, ale w ogóle nie prowadzi. W związku z tym, jak on pojechał z Scholzem i Macronem do Zełenskiego, to ci już napisali dawno, co tam się odbyło, a Włosi nie wiedzieli, bo premier nic nie napisał. No, pytają go już w Rzymie na konferencji prasowej, dlaczego pan nie dał żadnych informacji? No przecież daję wam, zaraz wszystkiego się dowiecie. No ale my wszystko wiemy. No, albo Twitter, ja czymś takim się nie zajmuję. I tym mnie ują. No. Bo okazuje się, że w tym szaleństwie może być facet, który po prostu zna się na rzeczy i który nie ulega tym wszystkim pokusom i który na pewno przez ten rok bardzo poprawi opinię Włoch. I więcej, uważam, że nawet ta Meloni, która objęła w tej chwili urząd, ona będzie z jego zdaniem się liczyła. Ona będzie traktowała go po części trochę, mimo że są całkowicie różni, ale jako swojego mentora. Jest pan jednym z ojców założycieli III RP. Dlaczego to się kończy, no w sumie klęską, Kaczyńskim, wcześniej spadającym samolotem i taką ogólną degrengoladą, nienawiścią i sytuacją, w której, jak mówię, wszystkie strony wyłącznie się oskarżają o to, że są ruską onucą. To nie jest jednak klęska tej III RP. To nie jest chyba klęska. To jest na pewno sytuacja niedobra, ale nie klęska. No, jak patrzę na to, jak wygląda polska gospodarka i daje sobie radę z różnymi
trudnościami, a tych kryzysów przecież było sporo. Jak widzę, jak Polska się zmieniła, wie pan, jak jeżdżę drogami, jak słucham moich znajomych, czy to z Niemiec, czy z Ukrainy, jak przejeżdżają Polskę, mówią, że dzisiaj część polskiej infrastruktury jest dużo lepsza właśnie niż na Zachodzie. Oczywiście to też wiadomo, dlatego, że Unia, dlatego, że ale pieniądze... Ale jak się włączy jakikolwiek polski program informacyjny, to się natychmiast chce zmienić. Pana, bardzo chętnie teraz odpowiem na tę część. Czyli ja myślę, że te fundamenty, które stworzyliśmy są i one nie są złe. I ten wybuch polskiej przedsiębiorczości, który od 30 paru lat widzimy, to jest coś ważnego i na długo. Wie pan, bardzo, żeby nie słuchać tych programów, o których pan wspomniał, to od czasu do czasu trzeba wyjechać gdzieś. Ja zostałem z żoną zaproszeni do Pabianic. No, umówmy się, to nie jest jakieś bardzo spektakularne miasto, zawsze w cieniu Łodzi. I to, co widzieliśmy w Pabianicach, które dzisiaj jest centrum farmaceutycznym, jak zobaczyliśmy ze starej fabryki wełny wyremontowany hotel, a w tym hotelu restaurację, która spokojnie może walczyć o michelinowskie gwiazdki, bo ma takiego szefa, no, który ma pomysły w ogóle niesamowite. Jak odwiedzałem hodowców róż, którzy sprzedają sadzonki do całej Europy. Jak spotkałem się z człowiekiem, który hobbystycznie produkuje wina i szampany, mając 2-hektarową winnicę. Ja nie mogę już tych słuchać, tych rzeczy. Jak robiłem wywiad kiedyś z Markiem Kondratem, to on w ten sam deseń jechał, a zawsze mnie korci, żeby wtedy, to proszę stanąć w kolejce do specjalisty Proszę w szkole publicznej zobaczyć, wejść do pokoju nauczycielskiego i posłuchać, co nauczyciel. Ale bądź sprawiedliwi, zacznijmy od tego. Czyli po pierwsze, duch przedsiębiorczości jest naprawdę silny. Także on nie został zniszczony. To jest ważne, trzeba patrzeć na te fundamenty. To jak pan pytał o usługi publiczne, oczywiście one są zaniedbane. One są... moim zdaniem wymagają reformy i tej reformy póki co nikt nie chce zrobić, dlatego że PiS rozumie politykę społeczną jako rozdawnictwo i budowanie własnego elektoratu. Liberałowie uważają, że to się samo powinno regulować, a lewica ma za mało głosów, żeby taki program oparty na rozwoju usług publicznych przedłożyć i wykonać. Ale to jest moim zdaniem możliwe. To nie jest tu stracona szansa. Jak pan pyta o tą atmosferę polityczną i media, no to sami sobie zgotowaliśmy ten los. Dlatego, że od roku właśnie gdzieś mniej więcej 2000... Zgotowaliście, bo to wasze pokolenie się nawala po głowach głównie. No, jakie chyba moje pokolenie? No Kaczyński starszy przecież. No Kaczyński jest starszy, ale dobrze, no to pan mówi o dwóch liderach, ale nie sądzę, żeby dzisiaj ta reszta polityki była robiona przez moje pokolenie. Zmienił się w ogóle klimat na świecie, jest mniej dialogu, więcej wojny. Buduje się wybory wokół konfliktu, a nie wokół poszukiwania porozumienia, więc zmieniły się te paradygmaty i one oczywiście oddziałują różnie na Polskę. Ale chcę panu powiedzieć, że to też można stosunkowo łatwo zmienić. To nie jest tak, że my jesteśmy skazani na życie w dwóch bańkach, na dwa zupełnie różne programy, bo ja się też łapię na tym. Wie pan, jak ja słucham przez chwilę, długo nie mogę, bo ciśnienie, telewizję publiczną, no to oni mi opowiadają o Polsce, której nie ma. Jak ja widzę dzisiaj też TVN, to ja też widzę, że oni skłaniają się w stronę opowiadania o Polsce tak jednostronnej, że też ciężko to się trawi. Symetryzm okropny. Znaczy nie symetryzm, to wie pan, ja nie chcę mówić, kto jest winny, kto niewinny, kto bardziej winny, kto mniej winny, moim zdaniem. Te wybory 2023 roku odbędą się według tej linii twardego podziału i konfliktu i tu nie mamy już żadnego ratunku, to za daleko zaszło. Natomiast jestem przekonany, że w tym okresie od 23 i później, wobec także zagrożeń zewnętrznych, problemów wewnętrznych, recesji i tak dalej, będzie musiała wykształcić się w Polsce grupa polityków, czy wręcz ruchów politycznych, które będą gotowe do dialogu, które po prostu będą gotowe do zasypywania rowów, bo jeżeli nie, to będzie straszna utrata kapitału społecznego. Ja nie prorokuję Polsce wojny domowej, bo mam nadzieję, że my do tego zdolni nie jesteśmy. Ale do tego, żeby się obrazić tak dokumentnie i ze sobą nie gadać na lata, niestety to potrafimy. Powiedział pan, że te bańki łatwo przebić. To znaczy co? Co można zrobić, żeby je przebić? Same się przebiją? Nie ma, gdyby obecni ci już emerytowani niemalże przywódcy potrafili dojść do takiego wniosku, to oni mogą to zrobić w pierwszej kolejności. Czyli jakiś rodzaj jakby nawet uporządkowania własnych szeregów, czyli pokazania, że no, nie, słuchajcie, ta najbardziej agresywna propaganda czy agresywny ton odrzucamy.
No to na przykład oznacza, że publiczna przestaje 250 raz powtarzać Nur für Deutschland i tak dalej. Tu oczywiście jest moim zdaniem niewykorzystane.